w niej bonus na bonusie i monetów jak mrówków plus bonusy! Pomogłabym nawet, ale czekam na wypłatę. Amunicja jest tu strasznie droga. No to ruszaj do walki! Widzisz, te teutybiańskie kalmary jakoś sobie wbiły do głów i nogów, że mają ze mną na pieńku, przez coś tam z bronią. W ogóle nie wiem, skąd im się to wzięło. No ale zaraz potem się zaczęło. Uwaga, ziemianie, mamy waszą Gwenpool. Przynieście 1 000 000 000 kosmozłotówków do waszego świata wody i pluskania, bo cześć nie marnie. Bo wyszło na to, że te mackowate łby wykombinowały, że jestem jakimś tam T-VIP-em. Totalnym VIP-em, łapiesz. Nie mam zielonego pojęcia, skąd im się to wzięło. Szkoda, że ciężka artyleria zaspała na tę misję. Wylatują ze znajomych. A Batrok i reszta rzucali kostkami u Modoka. Inaczej na pewno by mi pospieszyli z pomocą. Na swoje szczęście mam za przyjaciela najlepszego z pierzastych wojowników. Howard skwakuje swoją kaczkipę. Śmietanka elit leci mi na ratunek na skrzydłach wiatru. Zobaczmy. O, mam w swoich minimum jednego Spidermana. I widzę najwspanialszą super nastolatkę. Widzę, no bo ja, Miss Marvel! Pomóż mi! Możesz? Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? Generalizmus dziękuję za ratunek, brygadierze. Excelsior! Ciekawe, czy znajdę o tym. Thank you.
przygotowany na takie wrażenia i średnio zadowolony. A, i chyba nie wspomniałam, że karmarzątka złapały tylko przynętę. Upsi. Zdaje się, że Teutidianie mają problem z odróżnianiem ziemskich istot. Moja słodka słoninka przekonała kosmitów, że mają w swoich lepkich przystawkach oryginał. Podczas gdy ja się cały czas pluskałam na zjeżdżalniach po drugiej stronie parku. Przypadek? Nie sądzę. Do następnego razu! Baw się grzecznie! Excelsior!